Witam Was tutaj, cześć, czym Abizonasz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4. Zaczynamy! Zaczynamy, włączamy stoper, lecimy. Dzisiaj będzie standardowe pół godziny. Zobaczcie, swojego. Tak, nawet zacznijmy od przyspieszenia czasu. Zobaczcie, ile tutaj ludzi z tego korzysta. Są naprawdę tłumy do tego dworca i wszędzie na przystanki. No to jest po prostu kosmiczna winda. No co tu mówić? No tu jest dużo ludzi. Tu jest jeszcze na razie mało, ale to jest na razie. Dzisiaj ogólnie, czym bym się chciał zająć? Tak, ostatnio trochę się mniej odcinków pojawia, bo tak jak na przykład powinien się dzisiaj pojawić. Wczoraj powinien pojawić się ten odcinek, bo ja trochę to inaczej nagrywam i takie tam. Po prostu jestem trochę zajęty, ponieważ próbuję znaleźć sobie nowy komputer. Ponieważ na aktualnym te odcinki mi się renderują gdzieś tak z półtorej godziny. No, dwie godziny i chciałem trochę to przyspieszyć, no bo wiecie, jednak nie chcę całego swojego wolnego czasu spędzać nad tym. Też wiem, że tak pewnie później powinno być, ale dobrze. Najpierw zacznijmy od tej drogi, ponieważ tak, jest popyt. Przemysł cały czas się rozwija, więc ogólnie możemy się dzisiaj taki trochę luźniejszy odcinek, bo taki bardziej dzisiaj będzie taka bardziej rozbudowa. No bo tak, tutaj sobie damy przemysł, znaczy mieszkania. No bo mieszkania aktualnie będą potrzebne, bo jest na nie popyt. Przemysł, no to tam będziemy dawać i tutaj ewentualnie coś na rolnictwo. A swoją drogą i tak czekamy cały czas na ten na Total Disasters. I to jest nasz taki punkt zaczepny. Oczywiście, jak może zauważyliście, zbliżamy się już niedługo do odcinka 50. I piszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć na tym odcinku, bo jednak to jest ładna cyferka. Wtedy będę na pewno live. Chyba, że jakieś macie ciekawe pomysły, no to wtedy może będzie inaczej. No dobrze, ale tak, na pewno byśmy chcieli zobaczyć, gdzie jest dokładnie tutaj ten przemysł mamy dać. Aha, dobra, tutaj, tutaj, czyli trochę tego tutaj można dać, dobra. Czyli gdzieś tak, no może bez tego. Tak, tu nie, no ma inaczej. Wypełnienie. Tak. Tu się możecie budować, czas jest trochę przyspieszony, jesteśmy na zysku, nawet ludzie nas są na zysku, to też jest ostatnio trochę rzadkością. No dobra, wspomniałem. Jeszcze trzeba jedną drogę przejść. No, pójdźmy sobie już od razu tutaj. Aj, tu się zbliżamy do końca mapy. Dobra, spokojnie, spokojnie. Dobrze. Zapomniałem zrobić, tu jeszcze będzie jedna droga wychodzić i ona gdzieś tak. To może być nawet. Czy to ma być tramwajowa? No nie wiem. Na razie może taką małą zróbmy. Chwileczkę, telewizor mi się ładuje, pokażesz mi sygnał? Jest, dziękuję bardzo. Może tutaj. I tak, ona będzie takie. Podłączenia ogólnie tego wszystkiego, tych wszystkich dzielnic, aby no, usprawnić trochę. Na razie to nie wiem, wygląda dosyć dziwnie. Czy tutaj nie? Tutaj jest na razie to, więc chociażby się przydało to gdzieś tak tu. Czekaj, czy to będzie tutaj? No jakoś tutaj. Dobra, no to jeszcze tutaj. I tak tutaj jakoś będziemy to kręcić. Dobra. No, ale nie tym chciałem się dzisiaj zająć. Chciałem się dzisiaj na pewno zająć tą autostradą, która tutaj jest i tak już dosyć długo czeka. Powinniśmy, tak przynajmniej moim skromnym zdaniem, coś już z nią zrobić.
Dobrze, tylko tak, zacznijmy od tego. Tutaj są te tory kolejowe. I czy my chcemy, możemy na przykład zrobić coś takiego. I no ma nie. I coś takiego. Co nawet nie wygląda źle, wam powiem. Dobra, teraz weź to odzoruj na drugiej stronie. Na pewno trzeba zawieźć to gdzieś tak. Czekaj, czy to nie? To będzie chyba. Aha, dobra. Czyli to nie w ten. Nie tędy droga, tak? Tak, to klasyczne odwzorowywanie tego, jak to powinno wyglądać. Po prostu nie, tragedia. I stąd będziesz, tak, tu do góry sobie wyjedziesz. Nie jest to, czego bym oczekiwał. Raczej nie. Jeszcze raz. Może po prostu. Nie, to jest przesada. To jest już kompletna przesada. Okej, dobra. Tak, bo to nie jest równy teren, tak będzie lepiej, dobra. Teraz wystarczy tylko to wyrównać do tego, albo nie. Stąd mocno to zacznijmy. O, jak teraz mi tu wejdzie, że. Sorry, nie możesz zrobić mostu, to będę naprawdę zły. Takich dwóch blisko siebie. Okej, nie ma tego komunikatu. I nawet jest dosyć. Czekajcie. O, to chyba będzie ładnie wyglądać. No, są z lekkim obsunięciem, ale dobra. Tak, ładnie. Ładnie. Miasto potrzebuje więcej bramy, o co ci chodzi? Okej. Ojojojoj, dobra. Mam pomysł i to moglibyśmy się tym nawet dzisiaj zająć, tylko nie mam pomysłów gdzie. Czymś takim jak tama wodna. Tylko gdzie my to możemy postawić? Właśnie na naszej mapie to tak pytanie nie ma do przewidywalnych miejsc. Można niby tu. To tak, nie będą kosztować grube miliony. I musi jeszcze to wejść. Okej. Nie wiem, czy to by dało dużo nam zysku. Natomiast tu jest tak samo kiepsko z tą mapą. Dobra. Czekajcie, przemyślmy to na pewno. Czy. Dobra, wiecie co? Na razie postawmy coś takiego. Taki so. Aha. Mamy już jedną taką. Dobra. Chyba atomówkę jeszcze jedną im tutaj trzeba trzasnąć, tylko tak. No, tutaj ostatnio mało się już rozbudowywaliśmy, no bo zajęliśmy się nową częścią miasta. Więc tak. Gdzie jest ten słup? Tu. Okej. Tutaj chyba spokojnie wyjdziesz. Także odcinki nie. Poza tym jest teraz długi weekend, więc nie wiem też jak to będzie wrzucane. Znaczy powinny się w miarę pojawiać normalnie odcinki. Ale jakby coś, po prostu jestem trochę zajęty na nowym komputerze. Prawda, zamówiłem już jeden, ale wiecie jak to jest, jak się zamawia jeden komputer, a jednak nie wie się, czy by się nie chciało kupić drugiego. Na szczęście jest ze mną już na tyle dobrze, że mam dwa upatrzone i nic więcej. Chyba. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobrze, najpierw zmienię sobie na pewno kierunki. Wow. Nie muszę wciskać przycisku, dobra. Okej. I tu się robi problem. Zacznijmy od tego. Jak to wygląda pod spodem? I że to będzie prosto. Okej, tu jest taki węzeł. Obawiam się niestety, że tu będzie trzeba zrobić kolejny węzeł. Nie jestem z tego zadowolony zbytnio. No tak, tutaj to. Czekajcie, aż muszę zobaczyć sobie. Nie, no to idealnie, wygląda idealnie, powiem wam tak. Tu sobie wjeżdża pod torowisko i wyjeżdża. Dobrze, tego jestem zadowolony. Jednakże, co dalej?
Chyba na tamę nie będzie tu sensu nigdzie wstawiać, ewentualnie gdzieś przy krańcu mapy może. Co? Albo czekaj, gdzie? Kurczę, co to się wydarzyło? Czemu tu tak dużo ludzi? To chyba jest komelcha. Opuszczone. Opuszczone. Dobra, nieważne, na razie. Tak, jakby coś to z tamtej strony. Czyli tutaj na razie nic nie będziemy kręcić. Jak jest z czasem? Okej, dobra. Z czasem jest spokojnie. Więc nie przejmujemy się na razie nim. Ustawmy mniej więcej na całą wysokość. No, mniej więcej tak. I teraz tak, pauza. Budując napięcie. I musimy tu niestety wszystko prawie rozwalić. No tak. Nie obejdź się bez tego. Dobra, pousuwajmy to. I ty będziesz stąd szedł. Tak, trzeba cię spuścić w dół. I tu do tego. Okej, dobra. Jedna cena jest zrobiona, teraz druga. Ty też musisz zjechać w dół. Tak. Na mniej więcej coś takiego i tu podłączysz się i tu tak. Dobra. Dobra, tu mamy jakoś mniej więcej te zrobione. Teraz trzeba tylko to podłączyć. To naprawdę proste zrobić to wszystko pod ziemią. Dobrze, wiecie co? To może chwilę mi zająć, dlatego zajmę się tym na timelapsie. I może jakiś będzie krótki mój komentarz czy coś. To i tak się pojawia w końcu w niedzielę. Więc jest już i tak dzienne opóźnienie, a jeden dzień w ogóle się pojawi. No, lećmy z timelapsem. Dobrze, a więc lećmy z timelapsem. No i tak. Głupie teorie, no. Trzeba jakoś się obejść. Tak, nagrywam. Nawet nie chcecie widzieć, o jak podłej godzinie nagrywam teraz ten tekst. Odcinek był nagrywany w miarę, jak dla mnie, jeszcze o normalnej godzinie, natomiast ten tekst to już kompletnie... O, za minutę północ. Dobra, ale nieważne o to, nie o to chodzi. Musimy podłączyć z każdej strony tak, aby były cztery wejścia i żeby wszystko mogło ładnie objechać. Dźwięk, który słyszycie w tle, to jest ten standard i jeszcze moje włóczenie, jak mi się nie udaje. Dobra, to byłoby tyle. Wracamy. Dobrze, i wracamy na antenę. Tak, tutaj znowu mutacja głosu i takie tam. Dobrze, nie było wspomnianego timelapsa. Chyba to zrobiłem. Dobrze, zobaczmy jak to wygląda. Puśćmy play. Najpierw tutaj zacznijmy. Czekajcie, chyba jest każdą możliwą stronę podłączenie. Tu jest, tu są dwa, tu są dwa, tu są dwa, tu są dwa, tu są dwa. Z każdej strony musi być po dwa, tak? Są dwa, tu są dwa. Dobra, jest dobrze. Jeśli coś byśmy chcieli zrobić tutaj, a to jest jedną z taką rzeczy, to na pewno tu można byłoby zrobić zjazd w dół. Nie wiem, co to jest teraz? A, okej, to są pociągi. Więc, jak tu jest coś takiego... To są jeszcze kable. Serio? A, to przy okazji, może się przydać. Czy to się by dało? Nie, nie dało się. Musimy od razu wjechać w tą trasę. Świetnie. Chyba to w drugą stronę. Okej. Proszę bardzo. I w drugą stronę, tak? I wjazd. I... O, już zobaczcie, ktoś już wjechał, także jest dobrze. Jest to, do czego miało być. Tak. Wiem, tutaj miał nie być ogólnie takich zjazdów, ale może się to przydać. Tak. Ogólnie rzecz powiedziawszy, no może by ktoś z tego korzystał, co nie? Teraz kolejną rzeczą jest, tak się tak bardziej drogowo się zajmiemy. Z wyjazdami nie będziemy kręcić. Tak i... Tak. To ta jest. Ta jest. Skanisko nadziarskie. Skanisko, weź się przesuń. Dalej.
pewno co byśmy chcieli zrobić, to to przesunąć dalej. Można... O tyle. Znaczy, czy ja wiem, czy to tak trochę nie jest za daleko, ale dobra. Później będzie trzeba już kręcić z miastem, bo dalej nie będzie można już usunąć trasy. To łączymy z tym i to łączymy z tym. Tutaj jeszcze przesunąć kierunki. Wow, tutaj. Aha, dobra, może i dobrze. Dobrze, to jest zrobione. Tak, żeby po prostu ta autostrada jest pod ziemią i żeby jednak ludzie mieli po co z niej korzystać, o to mi tu chodzi. Tu. I co ja ci dam? To mi się w ogóle nie podobało. Tu. I tutaj. Ej. Tak. I tak, i mogę to zrobić w sumie na kolejnym timelapsie. Ale dobra, dobra, już to za dużo timelapsów nie zrobię, tak? No, jest podłączone, jest podłączenie. Czyli jest już takich teoretycznych trochę dróg. Tu widzę, że chyba z tego korzystają ludzie. Tutaj w ogóle jest jakoś tak trochę pusto. Aha, popyt, coś się nam w ogóle skończył. Dobrze, ludziska, jeżeli popyt nam nie wzrośnie do końca odcinka, będziemy się martwić. Ale dojedziemy do 50 odcinka i będzie spoko. A po prostu cały czas go zaspokojamy i dlatego. Tylko jest jakaś fala śmierci, a i tak jesteśmy na plusie. To jest zagrzewanie. Mhm. Ogrzewanie spada. Chyba się przydało to jeszcze jedno takie wstawić. W sumie to nie jest takie, że to niezbędne, bo i tak oni z tego coś nie korzystają. Więc... przesuńmy sobie tę drogę. Dalej, to jest to samo? Nie, to jest ta, to jest taka. Okej, no to mała różnica jak jest w śniegu. Ogrzewanie. Aj tam. Nie masz prądu? Jak to nie masz? No nie ma. Trochę zabrakło. Jeszcze trzeba się podpiąć, aj tam odrzucić. Dobrze, podczepione jest trochę więcej nadwyżka. I czemu tu jest tak dużo zgonów? Mamy deficyt krematorium? Nie, no jest zbyt dużo teoretycznie, ale tu jest... A, jest opróżniane, no tak, to się wyłączy. Może coś takiego im tu pomoże. Tu jest nasz kolejny okrąg. Nie, no to tutaj nie jest aż tak źle jeszcze. Dobra, kolejną rzeczą, jaką dzisiaj mieliśmy zrobić, to tak, zająć się tą tamą. Możemy się zająć tą tamą. W sumie to nie jest taki zły pomysł. Tylko gdzie? Gdzie tutaj jest taka długa droga? Ja bym nie chciał jej tu tak wczepiać. Czemu nie ma znowu prądu? Mhm. Coś jest nie tak... Aha. Nie macie wody. No nie macie wody. Chociaż nie sądziłem, że... A nie, wy potrzebujecie. Dobra, co fajnego, co jest z wodą? Jak my tu stoimy? Okej, okay, na krawędzi, ale dobra. Na razie nie jest źle. Tak? Co z prądorem? Dobra, prąd też jest już z box. Także, miejsce, gdzie byśmy chcieli zrobić tutaj tą przejazd, czyli tą elektrownię wodną, będzie gdzieś tutaj mniej więcej. Bo tutaj są te tory i tutaj niech to się tak ciągnie. Tam dalej po prostu będzie pewne miejsce. I tutaj na razie nie ma teoretycznie przejazdu i tu go raczej nie będzie, jednakże tu musimy mieć miejsce, gdzie zacząć nasze oto. Co ty? No nie no, chyba cię po... Serio, to taki będzie problem. Dobrze, jak taki to jest problem, to wybuchnie. Jest prościej? A nie do końca. Mhm, może to jest na nierównej wysokości. Dobra.
Jedźmy więc tym. Podłączmy to razem. Tak, było za nisko. Dobrze, wiem, widzę, że jest tu należy coś podtapiane, ale to jest chyba chwilowe, to nie? Sumnego, to jest coś tam masywne. Chyba coś takiego tutaj będzie mogło być, to nie taka droga. Dobra. Tak, coś. Nie, nic nie robisz. Okej, to musi się ustabilizować i powinno to za jakiś czas działać. Mam nadzieję, że mi tu nic nie zaleje. Ale powinno to dawać też mi trochę prądu, dlatego tutaj to 32 MW. I już się robi w śniegu. Zawsze coś. Pewnie kosztowało mnie to dużo, ale... Oj. Teraz to wygląda jakby się nie działo. 16. Dobra, ustabilizuje się to i wtedy będzie można coś o tym powiedzieć. Tak, autostrada została zrobiona. A właśnie, skoro jest autostrada już zrobiona, możemy tutaj to podłączyć. Co z naszym popytem się pytam? Halo? Ja tu mam jeszcze ciekawe plany na to miasto. Ale no nic, jak nie będzie kto tu miał mieszkać. Dobra, coś tu by się przydało, jakiś może park wstawić, kolosal. O tak, to by się przydało. Tutaj może jeszcze jeden. Tak, nie ma czemu nie. I tu, o, tu to się na pewno przyda. Tak. Okej, okay, dobra, nie, popyt jest. Coś tam mini, ale jest. Czy ty w ogóle cokolwiek dajesz? No właśnie. Chyba kolejną rzeczą, jaką chciałem się tu zająć. Tak, właśnie widzę, że to jest trudne. To jest, tutaj jest długa droga. Duża, duża droga. Znajdźmy sobie tak. Właśnie. Tak, tu jakoś chce się podłączenie. Czekaj, a tu cokolwiek jedzie tam tego? Nie. Można byłoby tu niby coś puścić. To jest niemożliwe. No tak. Dobra, to ale dla kolejnej dzielnicy tutaj coś puścimy. Natomiast, co ja tu chciałem zrobić, to jest ta droga. Oto. Dobra, tak się pani przyciągnęła. Okej, dobra. To jest to. Tu będzie most. Z tym, że ten most zrobimy sobie trochę inaczej, on tu pojedzie do góry. Jakoś to sobie tam podłączymy jeszcze, żeby nie było. Żeby nie było, że nie chcę tego łączyć. Tak? Nie. Tak. I tu się robi problem. Okej, tak. Teraz stąd tu będzie most. Tam tu będzie zjazd. No jakoś tak i ta droga tu się zakręci. Ona nie będzie tak tutaj tuż przy granicy, bo nie chcę tak tutaj tego na maksa też wykorzystywać. Bo pojawia się długo nowy dodatek do Cities, do Petseta, Park Life. Dobra, wygląda to nawet ładnie. Natomiast po co ja to zrobiłem? Mamy całe jeszcze 5 minut i je wykorzystamy na ważne rzeczy. Tak, to sobie podłączmy i to sobie będzie tu przecinać i jechać dalej, tak? Natomiast tutaj nie będziemy na razie nic budować, tym się zajmiemy później. Tu jest więzienie, może jakieś drugie więzienie wstawimy czy coś. Natomiast tu jest ta droga. I ja bym może... Tak, nie mam w sobie dużo. Drzewka. To jest to początek. Tak. Droga z drzewkami. Później będą drogi jednokierunkowe. I teraz zobaczymy, jak to ma wyglądać. Bo tak, mamy... Tutaj chciałem zrobić centrum zdrowia. Kryptokrypta. To jest małe. Natomiast to, co to jest? Laboratorium medyczne. To mogłoby być na środku, chociaż
Z drugiej strony na środku może być szpital i po bokach takie budynki. To nawet lepiej brzmi. Dobra, tak, także tak, tu będzie centrum medyczne. Oczywiście jakieś parki i takie tam też tu powstaną, żeby nie było. Stąd oni już zaczęli sobie jechać. No bardzo dobrze. Plan dostaniecie w swoim czasie. Dobra, jest to zrobione. I dalej, opieka zdrowotna. Czemu ja tak latam naokoło? Dalej, z tej strony na pewno cmentarz. On tu wam się przyda. Kolejnym budynkiem będzie pewnie krematorium. Ale bynajmniej nie jedno, więc na razie jeszcze nie wiem, jak je wstawię. Chociaż czekaj, nie. Ten też mi to w takiej pozycji nie odpowiada. A wy? Nie, czekaj, wy? Też jesteście dosyć duży. Dobra, nie, inaczej, wiecie. To trzeba trochę powiększyć. Dokładnie o dwie kropki jeszcze. Ponieważ chciałem to ładnie zabudować później. Więc normalnie byłoby dotąd. Dodajemy dwa. Tutaj może taksówki jakieś rzucimy czy coś. No coś tam się wrzuci i znowu lecę na okrągło. Dobra. Spokojnie zrobimy sobie spokojnie te centrum medyczne i wtedy zakończymy. Więc jeszcze coś tu się nie działo. Tu będzie cmentarz, znaczy tak. Krematorium jedno tu, drugie tu, aby ładnie wyglądało symetrycznie. I co to jest? Nie to, nie to. I kryokrypty tutaj. Jedna tu, druga tu. Pośrodku, nie, pośrodku już chyba nic nie wejdzie. No dobrze, i robi się już tutaj taki mały coś. Teraz tak, pytanie, czy ja bym nie mógł tego jakoś trochę przenieść. Bo tu byśmy sobie puścili drogę później. Tak. Tylko ja z drugiej strony, dobra, nie, zróbmy to. Tak? Okej. Okay. Dobrze. I stąd wyjdzie sobie taka sama zielona droga, jak wjeżdża. Czyli jakoś tak. I ona będzie wpadać w tą drogę. I tu już będą ostatnie dzielnice. Coś tam wstawimy. I to podłączymy jakoś z wami. Później po tym pomyślimy. Na razie sobie tak zostawimy. O tak. Dobrze. Tak. Wy pan odjedziecie oczywiście na wodę. Ja podłączam wam wodę. Może jakoś nawet ładnie. Ładne podziemie, co nie? Tak, tak i tak. Dobra. Z wodą nie macie już problemów. Z prądotem. Ojejku. Malutko, malutko. No, podłączmy. Podłączmy was tu jakoś do tego miasta. I widzę, że tu się już zrobił niemały ruch. Dlatego zrobiliśmy drogi jednokierunkowe. Teraz dalej, ponieważ to nie jest wszystko, co tu chcieliśmy wstawić. Kolejne drogi jednokierunkowe. Tak, to będzie otoczone różnymi. Aha, jeszcze ma. Parkami, a jakby było mało. Bo zdrowie to nic innego jak chodzenie do parków według City Skylines i SimCity. Dlatego nie będziemy ich tutaj znosić z tropu. I zrobimy to tak samo. Więc. Najpierw podłączmy was znowu do prądu, bo was wyrzuciliśmy z sieci. Tutaj, proszę bardzo. I parki, parki w re. Tak, na pewno by się przydała biokopuła. Bo to samej nazwy tutaj powinno być rzucone. Tylko nie jak. No, no może jakoś tak tu, bo tutaj tak. Nie, tu będzie jeszcze inny park. Tak, bo reszta to sobie chyba nie ma tych ukośnych i żeby było symetrycznie drugi po drugiej stronie. Dobra, mamy dwa parki. To już coś. Dalej. To jest gigantyczny park, jak dla mnie przynajmniej. I jego tu nie będziemy wrzucać, bo on jest trochę przyduży. To jest taki średnio rozmiarowy, natomiast to byśmy tu gdzieś wrzucili. Tak, on tu będzie na pewno na takich krańcach. W granicach tych map. Ale co można nazwać map? No a nie, czekaj, ten przenieśmy. Tak. Tak, żeby się te budynki tutaj mogły jeszcze gdzieś budować, co nie? I tutaj przedłużmy tę drogę.
aby dało się to jeszcze postawić. No, to tym się tutaj głównie zajęliśmy dzisiaj chyba, tak? Chyba. Dobrze. To tak. Dalej. Co to jest? To jest jakiś duży nawet. Można byłoby to wrzucić i to tu wrzucić. Ej, to naprawdę jest... Że wow. Dobra. Tutaj. Okej, wygląda ciekawie. Dalej, czy tutaj... O, to byśmy wstawili, dobra, to się nie mieści, dobra. Kolejne palki. To nie jest też małych rozmiarów, to można to wrzucić na przykład tutaj. To jest już trochę mniejszy, dobra, pomijmy to. To jest za duże. To by się gdzieś tu weszło śmiało. Nie, nie. Serio, nigdzie. Hello, halo. A tutaj nie. Ale to chyba na tego budynku nigdzie nie było. To jest wybieg. Dobra. Zajmijmy się teraz zimowymi rzeczami, bo one też tutaj się by przydawały. W takich, o, w takich miejscach można to postawiać. Czy gdzieś coś takiego jeszcze mamy? Nie, to jest samo miejsce. A, tego szukałem jeszcze. Czy gdzieś taka podwodna dziura jest tu? Czy tutaj niby? Ale też by też ładnie wyglądało. Ognisko. To jest to duże. To by tu pasowało. Dobrze. I dalej. Dalej, dalej. Taka skocznia. Schronisko, schronisko, to żeby się przydało. Dobra, schronisko dajmy tutaj. Tak, jest tego dużo tych budynków. Dzięki temu. I jeszcze z tych budynków, tych tutaj, powrzucajmy im tutaj krematorium. Krematorium. Jeszcze, co by się tu przydało. Kryokrypta. To nie jest kryokrypta, to jest kryokrypta. Proszę bardzo. Raz i chyba będzie... Na tym razie skończymy. No dobra. Tak, wyjdzie nam w końcu 40, chociaż nie, był jeszcze timelapse. O, no to wyjdzie jakoś porówno pewnie. No dobra. No to ja... Zaraz skończymy. To trzeba by się przydało się podłączyć. A może jakoś ci ludzie będą mogli przechodzić stąd tu. Okej, czekaj. My to... A, no tak, nie ma zakrętanych dróg. Świetnie. Z tego to trochę gra straciła sens jak dla mnie. No ale dobra. Tutaj się udało, to może i tu się uda. Tutaj musi być jakiś przejście. Nie, tutaj to coś. Tutaj... tak, tutaj ścieżka. I tutaj widzę, że jest ten park, ale spokojnie. Myśl sobie tu obejdziemy go. Tutaj się by przydało połączenie, bo tu chyba można. Tak, można, można, można. Tutaj również. Dalej, gdzie tu jeszcze? O, tu jest ładne. To by było ładne. Tak. Z tego mamy już pomysł na nowe drogi, ale to będzie w następnej serii, że tutaj użyjemy. Takie, żeby przyspieszyć nam tu. Tutaj możemy wstawić sobie rowerową, ale był szybki dojazd. Wow, ale fajnie się połączyło, no i tak rozumiem. Tutaj, da, tu jest ten park, nie będziemy kręcić, tylko sobie tu zrobimy to podłączenie. Tak. I jeszcze coś takiego, okej. Okay. Powinno to pójść i stąd. No tak, nie ma. Ja już chciałem mieć zakręt. Nie ma, nie ma, nie ma. Zakręt. Dobrze, i tu podłączenie. Dalej. O, da się podłączyć. Ty nie gadaj. A ja tu kręciłem, jak nie wiem. A tu da się po prostu to wczepić, serio? Teraz mi to mówisz? Ty niedobry jeden. Dobra, to tu jest podłączone, tu jest ścieżka, tu jest,
tu też jest, tu będzie ta lewo piesza ścieżka. Tak, można to było w sumie zrobić na tej mapie. I tu będzie ścieżka. Tu będzie? Będzie. Coś takiego. No dobra, jest to już obścieżkowane, jakby można było powiedzieć. Przydałoby się tutaj jeszcze jakiś dworzec. Ale tym się już zajmiemy w następnym odcinku, ponieważ nie możemy wszystkiego wrzucić na jeden odcinek. Tutaj, z tego co pamiętam, gdzieś są tory, o, tory kolejowe, które trzeba wykorzystać, bo one są podwójne. Bo tutaj miała być reforma kolejowa, którą nie wiem, czy przeprowadzimy. Chwileczkę. Mamy duży popyt, który zaspokoję teraz jeszcze szybko, na sam koniec odcinka, bo widzę, że chcieliby się nam tu rozwijać. Ale dobrze, tylko na co wy tu marzycie? Tak wystarczającej ilości surowca. Teraz. Niemożliwe. Zeżarli już mi prawie cały surowiec. W takim wypadku przewalutujemy ich na drzewka. No i to będzie tyle. Dobrze, tak. Jeszcze z końcowych rzeczy sprawdźmy. To było gdzieś tu. Budynki unikatowe. Obserwatorium. Mamy już 471 budynków opuszczonych. Niedługo może dojdziemy nawet do 1000, co byłoby na pewno dla mnie pożądane. Także tak, dzisiaj zajęliśmy się trochę tą dzielnicą. Trochę ją zbudowaliśmy, ale nie dużo. Na pewno zrobiliśmy tutaj, o, i to chciałem zobaczyć, autostradę, która nam trochę może odkorkować tutaj te połączenia. Na pewno tutaj te połączenie. Zrobiliśmy węzeł podziemny, który możemy sobie zobaczyć wchodząc z podziemia. Chyba nawet go dosyć ciekawie korzystają. I tutaj zrobiliśmy też ciekawe bardzo podłączenia. Zresztą to teraz wszystko zobaczycie na timelapsie, o którym to mówię. No i to będzie ogólnie tyle. No i oczywiście zaliliśmy się tym oto Centrum Zdrowia. Właśnie. To nazwę już zaraz od razu po odcinku. Także ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, możecie zostać łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!